Dobiega końca budowa wałów przeciwpowodziowych na prawym brzegu Wisłoki w Dębice. Koszt tej inwestycji szacowany był na 12 milionów złotych, a środki na jego realizację pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Ostatnia powódź, która mocno dotknęła nasz region, miała miejsce w 2010 roku. Mieszkańcy i przedsiębiorcy ze skutkami klęski żywiołowej borykali się jeszcze przez wiele miesięcy, a poniesione straty liczone były w milionach złotych. Od tamtej pory samorządowcy z niewielkim skutkiem starali się pozyskać środki finansowe na przebudowę, wzmocnienie i uzupełnienie brakujących fragmentów zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Dopiero po latach dzięki obecnym włodarzom i przy ogromnym w wsparciu radnego sejmiku województwa podkarpackiego Stefana Bieszczada udało się pozyskać na ten cel prawie 12 milionów złotych. Realizacja tej tak bardzo ważnej dla regionu inwestycji rozpoczęła się w 2016 roku i obecnie dobiega końca. Właściwie 80% tej inwestycji już jest wykonane i w tej chwili czas wynikający z umowy jeszcze ma miejsce, ale w tym roku będzie finał tego wszystkiego. Pieniądze udało się pozyskać z ze źródeł zewnętrznych i zostały one dobrze, mądrze wykorzystane do tego, aby zwiększyć bezpieczeństwo współmieszkańców. W ramach realizowanej inwestycji został podwyższony i umocniony istniejący wał na prawym brzegu Wisłoki w Dębicy, a także wybudowano nową tamę w miejscu, w którym brakowało takich zabezpieczeń. Zgodnie z planem prace mają zostać zakończone we wrześniu bieżącego roku i wszystko wskazuje na to, że wykonawca wywiąże się z tego terminu. To zdecydowanie jedna z najważniejszych inwestycji w naszym regionie, poprawiająca bezpieczeństwo mieszkańców miasta oraz powiatu i bardzo dobrze, że po tylu latach starań wreszcie udało się pozyskać potrzebne środki i zmodernizować wały przeciwpowodziowe.